Smaki regionów w pamięci najstarszych mieszkańców Śradza to nazwa wspomnianych warsztatów kulinarnych dla seniorów. Zainteresowanie uczestnictwem było olbrzymie. Panie dwoiły się i troiły, krojąc, mieszając, trąc, ucierając. W efekcie sala SSMK przy ulicy Bohaterów Września wypełniła się smakowitym zapachem. Kilkugodzinne spotkanie z gotowaniem w tle i degustacją potraw miało dwa cele. Integrację i aktywizację seniorów oraz rozpowszechnienie w społeczeństwie lokalnej tradycyjnych przepisów kulinarnych. Przeróżne potrawy regionalne będziemy wspólnie gotować. Dobrze, na przykład. Na przykład będziemy piec ciasto drożdżowe, chleb, robić smalec, kluski kładzione, kluski żelazne. Cóż tam jeszcze dobrego? Barszcze różnego rodzaju, pierogi z różnymi farszami. To są wszystkie propozycje naszych seniorów, które możemy zaprezentować. Które być może współcześnie nie zawsze się robi, nie zawsze się pamięta. Te receptury są najlepsze, bo takie dawne. Tak, dawne i sprawdzone, ale wraca się do tych przepisów i na koniec wydamy książeczkę kulinarną. Także będzie można z tych przepisów skorzystać. Proszę jeszcze powiedzieć, bo Pani wspomniała, zresztą sami widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie tymi warsztatami. Kto w nich uczestniczy? Kto mógł uczestniczyć? Tak naprawdę wszyscy mieszkańcy Śradza, seniorzy 60+, oraz członkowie klubów seniorów, które działają przy Śradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ja wiedziałam, że to spotka się z zainteresowaniem, ale ja nie sądziłam, że ta potrzeba jest tak duża. Tak naprawdę od pierwszego dnia, odkąd zaczęłyśmy przyjmować zapisy, nie ma już miejsc. I to jest znak, że ci seniorzy w Śradzu po prostu są grupą bardzo, bardzo aktywną i powinniśmy coraz więcej rzeczy robić, żeby wyjść im naprzeciw, żeby oni pokazywali, bo to nie jest tylko tak, że my ich czegoś uczymy, my również się od nich uczymy i bardzo bym chciała, żebyśmy jak najwięcej od nich zyskali. Żeśmy przyciągnęli parę osób z miasta, z klubów, także myślę, że to zaowocuje tym, że będziemy mieli więcej członków w klubie, a przy okazji zapraszam wszystkich do naszego klubu na Alei Pokoju. Spotykamy się już teraz po wakacjach 5 czerwca i będziemy mieli spotkania w czwartki. Także mam nadzieję, że to spotkanie zaowocuje przyjściem do naszego klubu jakiejś grupy osób. Integrujecie się Państwo, po pierwsze. Tak. Zwiększy się zainteresowanie członkostwem w klubie, to dwa. Ale trzecia rzecz, robicie coś dla społeczności przecież dzisiaj. Tak, robimy dla społeczności praktycznie, można powiedzieć, jest to trochę i zabawa, i nauka, także fajna zabawa na wakacje. Co będziecie gotować, co gotujecie? No, dzisiaj robimy tam jakieś, tarliśmy ziemniaczki, obraliśmy cały worek ziemniaków, w tej chwili panie trą na placki ziemniaczane, już tam był przygotowany żurek, no i tam jeszcze kilka innych, chyba około 5 przepisów dzisiaj będzie. Proszę mi powiedzieć, wyjaśnić, co to są kluski żelazne? Kluski żelazne, no to są takie właśnie z ziemniaczków, tarte ziemniaczki, do tego troszeczkę mąki, jajeczko i to gotowane są na wodę, a później do tego boczuszek z cebulką, polanko i takie proste jedzonko, jak kiedyś dawniej to jedli. Mniam, żurek, placki ziemniaczane, ciasto i kluski z apetyczną i aromatyczną okrasą. Przepisy na te potrawy być może są Państwu znane, ale jeśli zajdzie potrzeba sięgnięcia po wskazówki, to wszystkie one zostaną w niedługim czasie wydane w kulinarnym przepiśniku w ilości 250 egzemplarzy. Projekt kulinarny mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu z mikrograntów Sierac 2024. Jest to dla nas ogromnie ważne, bo nie moglibyśmy sobie na to pozwolić. 3 kluby, które działają przy spółdzielni mieszkaniowej, ale to nie są tylko te 3 kluby, dlatego że jest wśród nas też Stowarzyszenie Diabetyków, jest kilka pań z różnych stowarzyszeń i ja mam nadzieję, że one dzisiaj będą się integrować, tak żeby nowe osoby przychodziły. Jeżeli chodzi o grant, no to pojawił się pomysł, ja go wykorzystałam, zachęciłam koleżankę, właściwie ona też mnie zachęciła i tak razem pracowałyśmy i udało nam się pozyskać, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo dzięki temu te warsztaty dzisiaj są po prostu dla uczestników bezpłatne. Przepiśnik, czyli książeczka kucharska z sieradzkimi przepisami, będzie rozdawana bezpłatnie. Okazją ku temu, aby ją pozyskać, będzie festyn w sieradzkim skansenie, wieńczący projekt. Zaplanowany jest na 29 września.